Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam serdecznie, Dariusz Woźniak. Witam dzisiaj w kolejnym odcinku magazynu motoryzacyjnego Zza Kółka. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na kilka pytań, które Państwo jako widzowie przysyłają do nas. Najczęściej powtarzające się pytania, chodzi o zachowanie się podczas ruchu. Częste zadawane pytanie, czy można wyprzedzać pojazdy mimo ustawionych zakazów wyprzedzania. O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zatem pytanie, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach możemy wyprzedzać pojazdy mimo zakazu wyprzedzania? Znak B25 jest to zakaz wyprzedzania pojazdów silnikowych, wielośladowych. Znak ten zakazuje wyprzedzania pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Jedynie można wyprzedzać pojazdy jednośladowe, czyli motocykle, jak i rowery. Znak ten dotyczy wszelkich pojazdów lub pojazdu określonego poniżej pod tym znakiem, czyli określone to jest tabliczką T23. Mówiliśmy tutaj o wyprzedzaniu, zatem wyprzedzanie ma swoją oczywiście definicję i jest to po prostu... Wyprzedzanie jest to sytuacja, w której jadą dwa pojazdy w tym samym kierunku. Pojazd, który porusza się powiedzmy po lewej lub prawej stronie pojazdu wolniej jadącego, wyprzedza ten pojazd jadąc, tak jak powiedziałem, w tym samym kierunku. Bo jedno z pytań widzów brzmiało po prostu tak, czy można wyprzedzać samochody stojące w korku mimo zakazu wyprzedzania, czyli znaków T25, B26? Pojazdy stojące w korku jak najbardziej można wyprzedzać. Jest to wtedy omijanie tych pojazdów, a nie wyprzedzanie. Pojazdy, które będą poruszały się, powiedzmy, w tym samym kierunku, będą wyprzedzane. Czyli teoretycznie możemy wyprzedzać korek, prawda? Ale jeżeli ktokolwiek w tym korku poruszy się choćby o metr, prawda? Dokładnie. To już naruszamy przepisy. Tak jest. Naruszamy wtedy przepis zakazu wyprzedzania tego pojazdu. Tak jak powiedziałem, pojazdy stojące w takim korku są omijane. Pojazdy, które poruszają się w tym samym kierunku, są wtedy wymijane. Jasne. Czyli rozumiem, że kierowcy... Na tą chwilę najbardziej kierowcy ciężarówek, prawda, trzymają się tych przepisów, mimo że koledzy przed nimi stoją, ale nie próbują wyprzedzać, bo każde ruszenie kolegi stojącego przed nami może po prostu spowodować spotkaniem z Państwa i naliczeniem punktów karnych i domyślam się, że mandatu. Dokładnie, jest to wtedy wykroczenie, no jest wtedy mandat i od 50 do 500 zł, punktów za to jest 5. No i wiadomo, no jest wtedy już sytuacja taka, że jest rozliczany taki kierowca. Jasne. Myślę, że kwestię wyprzedzania mamy już wyjaśnioną. Kolejne pytanie od widza, okolice miejsca Serce Suwałk, ulica Zawadzkiego, prawda? Jest kilka skrzyżowań. Pytanie, jak powinien się kierowca zachować właśnie na takich skrzyżowaniach? Byłem tam, skrzyżowania nie są w jakiś sposób oznakowane. Jeżeli nie ma tam oznakowania i jest to sytuacja równorzędna, no zasada prawej strony, czyli z prawej strony trzeba przepuścić takiego kierującego. Po prostu. Prawa strona, nie ma znaków, nie ma znaku z pierwszeństwem przejazdu, nie ma ustąp pierwszeństwa, czyli zasada prawej dłoni, tak jak Pan mówi. No i tak, myślę, zawsze przydatna zasada ograniczonego zaufania. Nawet gdy jesteśmy pewni, że mamy pierwszeństwo, zawsze tą czujność na prawo, na lewo te trzeba spoglądać. Dokładnie tak jak bym powiedział. Jeszcze jedno pytanie. Weekend jak przebiegł? Słyszałem, że doszło do tragicznego wypadku. Tak, w niedzielę w godzinach popołudniowych na ulicy
Noniewicza. Kierujący motocyklem, jadąc od strony ulicy Wigierskiej w kierunku ulicy Dwernickiego, nieprawidłowo wykonywał manewr wyprzedzania pojazdu, który przepuszczał osobę pieszą na oznakowanym przejściu dla pieszych. I na lewo skręcie pojechał prosto, uderzył w tą osobę pieszą. Została ona w stanie krytycznym odwieziona do szpitala w Suwałkach. I trwają w tej chwili czynności sprawdzające, dotyczące tego zdarzenia. Z tego, co ja wiem, to jedno z najgorszych wykroczeń, czyli wyprzedzanie samochodu, który ustępuje pieszemu na przejściu. Jakie konsekwencje za tym idą? No tutaj akurat konsekwencją tego zdarzenia, no wiadomo, było zatrzymanie uprawnień, no i skierowanie wniosku do sądu w Suwałkach. Jeszcze zdarzenie z dzisiejszego dnia, prawda? Też z udziałem motocyklisty. Co się stało? No w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, kierujący pojazdem osobowym, włączając się do ruchu z drogi osiedlowej na ulicy Emilii Plater, nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście jadącemu z pierwszeństwem. No i w wyniku tego doszło do potrącenia tego motocyklisty. Została ta osoba przewieziona do szpitala w Suwałkach z obrażeniami. Rozumiem, że sezon motocyklowy, proszę Państwa, zaczął się chyba na dobre, jak i rowerowy. Także tu prośba, żeby jednak też uważać, bo no mniej widoczni są niż samochody, prawda? Dokładnie. Tak jak Państwo usłyszeli, sprawa chyba oczywista. Co to jest wyprzedzanie? Dowiedzieliśmy się, w jakich sytuacjach możemy takie manewry wykonywać, w jakich nie, jakie skutki za tym idą. Także chyba odpowiedzi otrzymaliśmy wyczerpująco. A jak nie należy wyprzedzać? O tym kilka filmików znalezionych w sieci. W tym odcinku to jest wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do przesyłania nam propozycji tematów. Może jakieś pytania ciekawe Państwo będą mieli. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.